Hejo, siema, z tej strony Eleven. Serdecznie was przepraszam za to, że tak długo Undertale było. Nareszcie udało mi się przy tym siąść i nagrać dalej. Byłem w Norwegii przez jakiś czas, nie miałem możliwości tego nagrać. Nagrywałem filmy na zapas i po prostu nie wyrobiłem się ze wszystkim. Więc przejdźmy już tam, gdzie mamy przejść, bo zapisałem sobie troszeczkę wcześniej. Znalazłem taki zapis, żebym mógł bardzo szybko dostać się do miejsca, w którym skończyliśmy. Jesteśmy tutaj, przygra nam fajna muzyka. Przepraszam, jeżeli dzisiaj w odcinku będzie troszeczkę mulenia i tak dalej, bo nie będę tego odcinka edytował, po prostu go wrzucę tak jak jest. Bo wiem, że ludzie czekają, a ja nie mam kiedy go zmontować, a YouTube przetwarza też godzinę, więc przejdźmy teraz do tego, żeby pokazać kilka fanartów, bo wlazłem na grupę, jak już jechałem do domu. Przeglądałem art na grupie i kurczę, ludzie, tyle artów dajecie, tyle zajebistych rzeczy. A ja chciałem pokazywać tylko 3 na odcinek, ale nie da się, dobra, ale będę pokazywał po 3 na odcinek. Wziąłem najszybciej tylko te, które najbardziej zwadły w pamięć, więc po pierwsze. O, źle zmieniłem sobie przyciski, nieważne, dobra. Okej. Masa błędów tutaj będzie. Po pierwsze, Aleksandra Laskowska. Przepraszam, jeżeli źle przepisałem jakieś imiona i nazwiska. Czy tak dalej. W ogóle, jeżeli ktoś chciałby, żeby nie podawać imienia i nazwiska i tak dalej, to napiszcie lepiej przy postach, bo nie jestem po prostu pewien. Wiem, że tam jedna osoba chciała, żebym nie podawał, ale nie napisała akurat przy tym poście, który zobaczyłem. I to był troszeczkę fail, więc przepraszam za to. Więc po pierwsze, Aleksandra Laskowska narysowała Undyne i Alphys. Bardzo ładny rysunek, bardzo ładnie bardzo mi się spodobał głównie z tym, że zawsze Undyne rysują jako taką dziwną kreaturę, taką bardzo rybią. Tutaj jest to ujęte w taki ładniejszy sposób jakiś, taki bardziej... Nie wiem, jak patrzę na Undyne po prostu, mam takie wrażenie, że odpycha troszeczkę swoim wyglądem. Nie, że wygląda z jakoś masakrycznie, odpycha wyglądem pod względem tego, że wygląda bardzo tak groźnie, ty mi się wpowiadam. Tutaj wygląda tak mile i jest to jakaś miła odmiana, żeby to zobaczyć w artach. Alphys wygląda tak, jak zawsze wyglądała. Okej, okay, dobra, drugi art Ola Muszyńska, przepraszam za to pikanie w tyle, ale zmieniając sobie kontrol, a tym się włącza menu, nieważne. Więc to też jest Undyne w jakimś innym wydaniu. I widać, że Ola masz tutaj, że tak powiem, zdolności, bo widać, że fajnie narysowałaś te włosy i tak dalej, strasznie mi się to spodobało. Mam wrażenie tylko, że jeżeli na przykład byś zmieniła program, w którym siedzisz, w którym tworzysz te arty, to wyglądałyby one znacznie lepiej, bo widać, że tu są takie kanciaste krawędzie i tak dalej. Myślę, że masz duże zdolności, tylko troszeczkę ogranicza się program, w którym pracujesz, więc to jest tylko taka moja sugestia, to jest pierwsze, co zauważyłem. Ale ogólnie rysunek też mi się bardzo podoba i bardzo mi się podoba, jak zostały włosy zrobione. To mi głównie przykuło uwagę, to bardzo naprawdę mi się spodobało. I ostatni, Maximilian Cake. Mordo! Przecież to jest tak zajebiste, jak ja zobaczyłem ten rysunek, to mówię, kurczę, gram tyle w to Undertale, dopiero teraz zwróciłem uwagę na to, jak bardzo Napstablook jest praktycznie odzwierciedleniem mnie w tej grze. To jest taki, kurczę, te teksty o tym, że lubi leżeć i czuć się jak śmieć, to, że cały czas chodzi z słuchawkami, słucha muzyki, no po prostu... To jest taka moja bratnia dusza tej gry i właśnie sobie przez ten rysunek, nie wiem czemu, zdaję sobie sprawę, jak bardzo uwielbiam tą postać. Chyba to się stało moją ulubioną postacią w tej grze, co już pisałem na tym, na grupie. Świetny, zajebisty rysunek, ładnie cienie pokazane. Wszystko jest świetnie zrobione, bardzo mi się podoba, mega, świetny rysunek. Dobra, teraz bez pitolenia dalej idziemy, przechodzimy do gry, bo już raz tutaj nachwaliłem. Teraz tak, ja nie pamiętam, co tutaj się działo, wiem, że tam gdzieś Sans stał. Itemy jakie mamy? To jest chyba do leczenia, z tego co pamiętam. Info. Tak, do leczenia. Mamy dużo rzeczy do leczenia, to bardzo dobrze. Cieszę się z tego. Hot dogi. Z tymi gośćmi nie chcę porozmawiać. Tutaj co było? Wolę sobie przypomnieć. Bo tak jak mówię, ja dopiero wlazłem do gry na żywca, okej. Dobra, to jest tutaj, gdzie Metaton był. Zwariowane rzeczy. Po prawej jest winda. I tu jest Sans, dobra, dodatka na pierwsze. Hej! Okej, okay. Idź w alejkę na prawo, żeby zobaczyć jakieś niezłe rzeczy. Dobra, hej! Słyszałem, że idziesz do rdzenia! Co ty na to, żeby iść na razie na jakiś obiad? Jestem zajęty. Cóż, miłej zabawy. Dobra, przejdźmy się tam na prawo, potem wrócimy, pójdziemy na obiad z Sansem. To jestem... O, MTT. O, jasna cholera. Hej! Cześć, miło. Junk food. Okej, okay, śmieciowe jedzenie. Empty gun. O Jezu. Kapelusz kowbojski. Okej, okay, plus jeden do
Okej. Wiecie co, myślę, że możemy to... A nie, nie kupimy. Tajemniczy klucz prawdopodobnie do jakiegoś domu. Wiecie, mam nadzieję, że będzie można tutaj wrócić, bo na razie nie mam na tyle tutaj monet i tak dalej. Golda nie mam. Więc ja myślę, że pójdziemy, wrócimy się, zrobimy ten glitch z z wioską tych temich i zakupimy sobie ten klucz, zobaczymy dlaczego on jest. Tak sobie myślę, ale to zrobimy później. Mam nadzieję, że będę musiał tutaj jeszcze wrócić, bo zazwyczaj widzę, że cała ta gra jest bazowana na tym, że można zawsze wrócić. Więc oby to było też tym razem. Mógłbym to zrobić teraz, ale powiedziałem, że nie chcę tego odcinka montować, a nie chcę, żeby było nudno i będę tam biegał godzinę i tak dalej. Thanks for threatening me. Dzięki za kuraczenie mnie czymś. Okej, chodź tędy, znam skrót. Dobra, okej, przejdźmy się. Mam nadzieję, że mnie w nic nie wkopiesz. Róż, oto jesteśmy. Więc twoja podróż niemalże dobiega końca, prawda? Łamaliście mnie, mówiliście, że jeszcze daleko do końca. Naprawdę musisz ci zależeć na tym, żeby dotrzeć do domu. Wiem jakie to uczucie. Jednak może czasami lepiej wziąć to, co zostało ci dane. Tutaj jest naprawdę dużo dobrego żarcia, napojów, przyjaciół. Czy to, co chcesz zrobić, jest naprawdę tego warte? Sans. A, nieważne. Sans! Hej! Pozwól, że opowiem ci historię. I'm a sentry in Snowdin Forest, right? Sentry, nie wiem co to znaczy. Okej, siedzę w tym lesie i widzę ludzi jak sobie przechodzą. To dość nudne. Na szczęście głęboko w lesie są ogromne zamknięte drzwi i są idealne, żeby ćwiczyć na nich żarty typu puk puk, kto tam? Z pewnego dnia zapukałem tak jak zawsze i powiedziałem puk puk i nagle z drugiej strony usłyszałem głos kobiety. Kto tam jest? Więc naturalnie odpowiedziałem: naczynia. Jakie naczynia? Zaraz. Aha. This is a very bad joke. Nie ogarnąłem do końca. Pewnie znowu jakiś slang czy coś takiego. Więc potem zachwycaliśmy się śmiechem wszyscy. Obydwoje, tak, bo twoich dwóch tam było. Tak jakby to był najlepszy żart, który słyszeliśmy od 1000 lat. 100 lat. Błędy, errory. Więc cały czas z tymi żartami i ona ciągle się śmiała. To najlepsza widownia, jaką kiedykolwiek miałem. I wtedy po kilku tych żartach powiedziała: puk puk, kto tam? Puk puk, ja powiedziałem, kto tam? A ona odpowiedziała: stara pani. A ja odpowiedziałem: jaka stara pani? Oh, I did not know you could yodel. Jodel? Wow. Chyba nie muszę mówić, że ta kobieta była okropnie dobra. Rzucają sucharami, okej, dobra. Nie ogarnąłem tych sucharów, możliwe, że ogarnęliście. To bardzo dobrze, ja po prostu, mój mózg teraz wybucha. Bo tutaj miałem burzę mózgów, jak to wszystko ustawić, żeby działało. Bo musiałem w początku wszystko ustawiać, nieważne. Ale widać, że po prostu się dogadywali pod względem tego, że obydwoje sypali sucharami. Nie wiem, czy to była jego miłość i pierwszego wejrzenia, czy coś. Tak to wygląda, bo mi się tutaj zwierza. Więc opowiadaliśmy dalej sobie żarty przez godziny. I miałem już sobie iść. Papyrus troszeczkę się niepokoił, nie słysząc swojej historii na dobranoc. Ale powiedziałem, że wpadł jeszcze kiedyś, więc wpadłem. Więc wpadałem jeszcze raz i znowu. I teraz cały czas już chodzę tam i opowiadam złe, głupie żarty przez drzwi. To jest zajebiste. Pewnego dnia jednak zauważyłem, że nie śmiała się tak bardzo jak zawsze. Zapytała mnie, o co chodzi. Powiedziała mi coś dziwnego. Jeżeli człowiek kiedykolwiek przejdzie przez te drzwi,
Czy mógłbyś mi coś obiecać? Bardzo proszę. Zważaj na niego i chroń go, okej? I teraz nienawidzę od tej pory składać obietnic. Ta kobieta, nawet nie znam jej imienia, ale... Ktoś, kto naprawdę lubi głupie żarty. Nie możesz takiej osobie powiedzieć nie, nie możesz jej odmówić. Więc czy on mnie chroni tylko dlatego, że ta kobieta? Czy rozumiesz, co mam na myśli? Ta obietnica, którą jej złożyłem. Wiesz, co by się stało, gdyby nic nie powiedziała? Byłbyś martwy. Hej, ale spokojnie, rozchmurz się. Tylko sobie stroję żarty. Poza tym, czy nie udało mi się dość dobrze cię ochronić przez ten cały czas? To znaczy, popatrz na siebie. Ani razu nie zginęłaś. Naprawdę nie zginęłem ani razu? Nie, zginąłem kilka razy. Znaczy się, no, nie umarłem do końca, ale moje całe HP zaszło do zera i mnie, że tak powiem, złapali. Nie wiem, dobra. Nieważne, za bardzo myślę. Hej, ale co to spojrzenie miało na... Co miało oznaczać to spojrzenie? Czy się mylę? He. Sans. To jest grane. No cóż, to wszystko. Trzymaj się, dzieciaku. Ponieważ ktoś naprawdę... Komuś naprawdę na tobie zależy. Sans. Ale... Dobra. Cześć, czym ty jesteś? Okej. Jak tylko wbiłem do restauracji, zapomniałem... Uświadomiłem sobie, że zapomniałem zrobić rezerwację. Ale nie chciałem wyglądać na zmieszanego, więc... dalej kroczyłem między stołami. I teraz tak po prostu... wpierdziela tego kwiatka. Okej, dobra, rozumiem. Sans, what the fuck? O, cześć, czym ty jesteś? Oryginalnie przekopywaliśmy labirynty zagadkami. Aby coś tam zrobić z atakami ludzi. Ale teraz budynki... Co? Building things, winding and confusing. A, to jest jakaś głupia tradycja. Nie do końca ogarnąłem. Dobra, nie chcę spędzać dużo czasu na czytaniu tego, wiem, że to jest dość istotne, ale... Za bardzo mnie interesuje teraz... Te drzwi, o których wspominał Sans, to są te drzwi, do których można kupić prawdopodobnie klucz. Czy jest możliwe, żebym się wrócił gdzieś na początek gry, znalazł te drzwi i je otworzył? Teraz jest tyle konfuzji nagle! Jestem tutaj jakimś komikiem, jestem bardzo śmieszny, ludzie śmieją się z moich żartów. Teraz mój syn chce być śmieszny, jak jego ojciec, ale jego żarty nie są śmieszne. Odpowiada takie głupie żarty, jest mi wstyd za niego, całej rodzinie, ha ha ha, to nieśmieszne. Od kiedy jego matka odeszła, nie mógł już wytrzymać, nie mógł już żyć w domu. Więc uciekł i nie widziałem go od tamtej pory. Jestem okropnym ojcem, ha 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 ha, to nieśmieszne. No faktycznie jesteś okropnym ojcem. Pracuję w rdzeniu. W środku jest, wewnątrz jest labirynt zrobiony z zamiennych części. To znaczy, że możemy je zamieniać jak tylko chcemy. Chłopie, dzisiaj był naprawdę zabawny dzień. Zapewniam, że spodoba ci się ta zagadka. Czy ja wiem? O, z tym można gadać. Myślę, że jest obraz na początku. Blablab! Będziesz musiał zarezerwować stolik, aby tutaj zjeść. Także krzesło. I jedzenie i tak dalej. Okej, dobra. I get it. O, ja jestem teraz wewnątrz tutaj. Dobra. Tutaj był po prostu zapis, więc tędy można po prostu wejść. O, ludzie.
Relaksująca atmosfera tego hotelu napełnia się determinacją. Dobra, ludzie, więc teraz proszę was tylko o to, napiszcie mi, czy warto zrobić to z tym kluczem. My się zrobimy to w następnym odcinku, ja to potem sobie pomontuję. I co z tymi drzwiami? Bo to jest bardzo istotne dla mnie. Okej, jest jakaś inskrypcja na tej fontannie. My zatem na to sobie okej, nieważne, dobra. Ta winda idzie prosto do stolicy, ale przestała działać. Hotel robi wszystko co może, aby zatrzymać tutaj przyjezdnych. Cóż, dzisiaj do wieczora nie dotrę do domu. Coś o zimnej pizzy mówił. Jako glut jestem outraged. Co tu się teraz dzieje? Ja wiem, że będę jeszcze z metatonem coś ogarniał, ale to nie będzie wcale fajne. Tak, wiemy, że winda do miasta przestała działać. Przez ten incydent nasze pokoje są po obniżonej cenie. Czy chcesz zostać? Nie, nie chcę. Nie chcę wydawać. Przecież prawdopodobnie by tam mnie czekało coś ciekawego. Rdzeń? MTT. Co mogę zrobić? Weźmy tutaj, interesuje mnie to. Aha, tu można kupić burgery. Wiecie, troszeczkę mnie przeraża to, jak tutaj jest dużo jedzenia do kupienia, do leczenia i tak dalej, różnych rzeczy. I to znaczy, że tutaj się zaczyna dziać naprawdę poważny shit. I mogę dostać ostry wpierdziel. Bardzo popularne jedzenie. Starfight, okej. Okay. Kolejne popularne jedzenie, ale zdrowie, chuj. Attack up in battle. Stek w kształcie twarzy metatona, 500 golda. Leczy 60 HP? Proszę, nie pytaj. Okej, okay, nie będę pytał. Ja pierdzielę, co to jest? Ten uśmiech, to, jak to mam minę normalnie? Ten uśmiech jest genialny. Ja pierdzielę, co to jest? Ja pierdzielę. Dobra, idźmy do rdzenia, zobaczmy co tutaj jest. Mam nadzieję, że będzie można się wrócić, tylko na to liczę. Ring, ring. Alfis pewnie dzwoni. Cześć! Kim oni są? Nikt inny nie powinien tutaj być. A, trudno. Nie możemy się teraz o to martwić. Alfis, ale skąd ty wiesz, że ktoś tutaj jest? To niepokojące, można tam przejść gdzieś? Nie można chyba. Jesteśmy w rdzeniu, co tu się teraz dzieje? Ring, ring! Gotowy? Oto to! Więc weź windę i jedź na samą górę do rdzenia. Co my tutaj mamy jeszcze? Ring, ring! Hej! Czemu nie spróbowałeś najpierw użyć windy? Uważaj! Okej, więc trzeba było jednak jechać windą. Co to jest? Magic! Pops out of its head! Magic! Co to jest? Act. Dobra. Oczyść umysł. Zignoruj go. Myśl o wschodzie słońca. Twoja obrona wzrosła o 1. Okej, okay. Czuć magię. Oczyść umysł. Moja ochrona znowu wzrosła o 1. Myślę, że to jest dobra droga, żeby podążać oczywiście tą drogą i przetrwać jego ataki jakoś. Ojdź. Oj, dostałem raz, dobra. To chyba nie jest to. Gapmy się na niego. Corner Orb? Co? A Chaser Orb? To jedna z tych kulek. Okej, okay, więc kulki są osłabione przez moje spojrzenie. Dobrze, więc muszę osłabić te kulki, a potem najwyraźniej coś robić. Dobrze, poznajmy nowy ten. Patrzę teraz na tą drugą kulę. Obie zostały osłabione przez moje spojrzenia. Dobrze. Teraz możemy go sparować. Dobrze, więc trzeba mu te kule po prostu ogarnąć. O, było blisko. Czemu tu jest tyle potworów? To znaczy, to żaden problem, prawda? Po prostu musimy iść przed siebie. Sprawdzę tą windę teraz. Chyba jestem na tyle zdeterminowany, żeby sprawdzić tą windę. Winda nie działa. Co? Ale winda powinna działać. Cóż, więc idź na prawo i idź przed siebie.
Alphys, popełniłem dobre kroki, a ty tutaj robisz mnie w ciula. Przestań. Ring ring. Tak, wygląda, że nie możesz przejść, dopóki nie wcisnę przycisku, ale te lasery aktywują się. Kiedy, co? Orange, orange, blue. Aha, czyli aktywują się lasery, jeżeli przejdę. Pomarańczowy, pomarańczowy, niebieski. Ruszaj się, dopóki nie doszłem do trzeciego. Okej, okay, czyli muszę przechodzić przez pomarańczowe, ale na niebieski muszę się zatrzymać. Oh shit! To było tak szybkie. O mój Boże, nic ci się nie stało? Tak mi przykro. Podałem ci złą kolejność. Ale wszystko jakoś wyjdzie. Będzie w porządku, prawda? Tak, wszystko jest okej. Okay. Everything is alright. Ciekawe, kto złapał to nawiązanie. Let's just keep heading to the right. Dobra, idźmy dalej na prawo. Idziemy, spoko. Co znowu? Okej, okay, skrzyżowanie. Spróbuj iść na prawo. Nie, idę do góry. Bal się. Tym razem miała rację. Rycerz, rycerz blokuje ci drogę. Dobra, akt. Nie, nie, nie sprawdzaj mu tego. Adieu. Oh my god, co się z tym dzieje? Fala meteorytów. Zaśpiewaj mu. Zaśpiewaj starą kołysankę. Zaczynając na śpiącego, więc trzeba go uśpić po prostu najzwyczajniej. Dobrze, okej, okay, to już mniej więcej rozumiem. Mam nadzieję, że rozumiem. Chyba, że to będzie znowu jakieś porypane. Troszeczkę mu się zamknęły oczy. Zaśpiewaj jeszcze raz. I zasnął, okej. Okay. Więc możemy go teraz oszczędzić. Spare, uciekamy. 70 golda dostaliśmy. Wszystko w porządku? Czemu nie poszedłeś w prawo? No dalej, zaufaj mi. Troszeczkę ciężko mi tobie zaufać, skoro cały czas popełniasz błędy. Okej, okay. Więcej laserów. Okej, okay. Ja tym razem nie będę już mieszać. Po prostu zdeaktywuję lasery i przejdziesz. Nie wyłączają się. Nie mogę ich wyłączyć, ja... A, wszystko będzie w porządku. Mam to pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą. Wyłączę całą moc w całym sektorze. Będziesz mógł przejść dalej. Włączy się, prawda? Wait, zatrzymaj się! O-o! O-o! Moc z powrotem się włączyła. Cholera! To nie powinno się zdarzyć. Ja wyłączę to jeszcze raz. Kiedy się wyłączy, porusz się trochę i się zatrzymaj, ok? Dobrze, nie zostaniesz zraniony. O w mordę! Dobra, udało się. Widzisz? Udało nam się. Wszystko jest pod kontrolą. Dobra, Alphys, dzięki. Chyba mogę ci w końcu jakkolwiek zaufać. Okej, co? Nie przeczytałem. To nie wygląda na moją mapę zupełnie. Wybacz mi, ale ja muszę iść. Powietrze jest wypełnione ozonem. Napawiam się determinacją. O, jasna cholera. Co tu się dzieje? Wschód, koniec. Znaczy east? Tak, to jest wschód. Północ, ścieżka wojownika. Zachód, Sage's Path. Każda ścieżka prowadzi do końca. Okej, okay, dobra, nie wiem co tu się dzieje. Zatrzymałem się w tym miejscu, troszkę tego odcinka zrobiłem. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt krótko. Ale przynajmniej coś zaczęliśmy z tym Undertale. Więc teraz napiszcie mi proszę te podpowiedzi, bardzo na to liczę. Będziemy, że tak powiem, ruszali się dalej. Nie wiem kiedy będzie następny odcinek, mam nadzieję, że może nawet uda mi się go zrobić jutro. Liczę na wasze odpowiedzi. Tym razem to było tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Super, że wróciliśmy na Undertale. Cieszę się z tego niezmiernie. Trzymajcie się, do czynienia w następnych odcinkach. Na razie. I przepraszam za cały chaos, ale próbuję w końcu z tym ruszyć i jakoś mi się udało. Jej, cieszę się. Progres. Na razie, trzymajcie się.